Witam kolegów hodowców, dzień dobry. Tutaj jesteśmy u kolegi Józefa z Anysą. Mamy do prezentacji gołąbki. Gołębie są to Janseny, linia Vossa. Są to gołębie oryginalne, przywożone z Holandii. Numer gołębia 1436 przez kolegę tutaj, przez syna Józka Grzegorza, który właśnie pracował u jednego Holendra, który miał po prostu te wszystkie oryginalne Janseny. Grzesio, miał dużo tych gołębi, czy nie? Znaczy miał i u siebie, i u ojca. A i u ojca, tak? Tak. Miał tą starą rasę taką dostał. Tak. No on brał właśnie, wszystkie zdjęcia są wszystko od Jansenu. Tak? Wszystko z oryginalnych Jansenów, tutaj innych gołębi nie ma. Piękny samczyk, naprawdę jakby go ktoś w rękę, to by widział, że to jest to, co ma być. No cudo goło, piękne. Tutaj mamy czerwoną samiczkę z tego gołąbka. Numer samiczki to jest 3231. Gołąb jest z tego samczyka i samiczka też Jansenka, czerwona czy płowa. To trzeba sprawdzić, także piękny, piękny gołąb i piękne dziecko tego samiczki. Tak. 3231. Piękna, ładna, czerwona. Tutaj mamy kolejnego czerwonego, ładnego, płowego, czerwonego samczyka. Czerwony grochowy. Numer gołębia to jest 4014. Gołąb jest 13 roku. Przepiękny Jansen. Samczyk. Tu trzeba zaznaczyć, że tak już mówię, że u kolegi Radka Rożniaty gołębie, które pożyczyłem, te właśnie Janseny od pana Józka, to wygrał mistrzostwo oddziału pszczyna tymi gołębiami oraz z lotu 440 km w Pyrzyce miał pierwszego gołębia z wyprzedzeniem 10 minut nad oddziałem, także gołąbki no super, super. Radek jest super. Czerwoną samiczkę, numer samiczki to jest 4019, więc cała para tych gołąbków. Piękne gołębie. Samiczka jest też 14 roku, a wygląda jakby miała 2 lata. Piękne samice. A ty, Grzesiu, te Janseny Belgii to też od niego miałeś? Tak. Też od niego, tak? A skąd on brał te Belgii? Nie wiesz. On miał, a skąd on brał? On musiał mieć z Belgii. Może to jakieś oryginalne Janseny są. Naprawdę, bo to jest wszystko są oryginały. On cały czas pokazywał u siebie filmiki też, że jak był u braci Jansen i tak dalej, wszystko o nim. I że był najmłodszym hodowcą, który dostał tyle sztuk. Z nimi współpracował, on po prostu był młodym chłopakiem i do tych Jansenów jeździł, nam pokazywał zdjęcia. Tu mamy kolejnego pięknego, płowego. To będzie samczyk? Tak. Piękny Jansen, płowy. Pięknie poukładany. Numer gołębia to jest 1429. Przepiękny ptak. Piękna budowa tego gołębia. Super. Super gołąbek. Mamy gołąbka o numerze 3271. Jest to dziecko tego ptaka. Można zobaczyć, jak jest poukładany, jak jest złożony. Gołąbek super. Budowa idealna. Piękny ptak, numer gołębia 3271. Gołąbki bardzo ładnie złożone, przepiękne. Tu jest numer gołębia 1426. Piękny, piękny samczyk, piękny Jansen Vos. Tu mamy gołąbka o numerze 3247, nakrapiany, bo jest to będzie samiczka. Piękny gołąb, też ładnie złożony, jak tu kolega Józek mówi, to właśnie jeszcze są niebieskie, były parowane niektóre z tymi oryginałami z Merksa, także tutaj mamy przepięknego Jansena nakratanego, linia Merksa na włosy te czerwone i płowy. Przepiękny gołąb. Zobaczcie, jak gołąbek leży w ręce, 3247. Przepiękna samiczka, jak ktoś szuka samiczki, to piękny gołąb. Tutaj mamy gwiazdę. Samczyk. Numer gołębia 1418. Józiu, piękny gołąb. Weź to samo. Lepszego nie trzymałem. Nie no, to jest... Zwłaszcza, że tak jak Józef mówi, byłeś ile razy? 3 razy mistrzem okręgu Opole? 3 razy mistrzem okręgu, 8 razy mistrzem Opole. No to piękne. Lata świetności, można powiedzieć. Także widzą koledzy, że tutaj nie ma lipy. Jak kolega Józef mówi,
jest hodowcą z krwi i kości, gąbkami lotował bardzo dobrze, można powiedzieć, czołowo. Przepiękne, przepiękne gołąbki, przepiękny samczyk. Tutaj mamy numer gołębia 3272. Jest to samiczka z tego samczyka, też na pięknym szklanym oku, nakrapiana. Także gołąbki, no super, przepiękne. I jest to numer gołębia 3272. Szklane oko, budowa idealna. Numer 1586. Przepiękny samczyk, nakrapiany białolotek, budowa idealna. Linia Merksa, tak? To będzie linia Merksa. Jansen, po tych oryginalnych, to jest samczyk. Tutaj mamy samiczkę, jego córkę, też widzą kolejny, nakrapiana białolotka. Numer gołębia 3227. Jest to córka tego pięknego samczyka. Mi leżą w ręce. Przepięknie poukładane, zbudowane. Budowa idealna tej gołębi. Super ptaki.